Jazda na rowerze. Jazda na rowerze to jest coś, co od zawsze za mną chodziło. Tylko, że nie miałem do tej pory roweru, który byłby w stanie sprostać moim wymaganiom. Oczywiście, jak większość ludzi mojej daty, jeździłem na rowerze Wigry, jeździłem na różnego rodzaju składakach, no ale niestety konstrukcja tych rowerów nie pozwalała jeździć po lesie. Przejazd do pracy zajmuje mi 40-45 minut. W złych warunkach atmosferycznych, czyli pod wiatr, jadę około 50 minut. Więc i tak jadę szybciej, niż bym jechał komunikacją miejską. To jest mój rower. To jest rower, który kupiłem do jazdy w terenie. Przy okazji jeżdżę nim do pracy, żeby zachować kondycję i nie wypaść z rytmu. To jest rower Monteria. Rower typowo terenowy. Jest to rower bardzo wytrzymały, bardzo wydajny. Ma wszystkie łożyska bardzo wysokiej klasy. Jest to rower, którym już zrobiłem prawie 5000 km, w związku z czym jeżdżę dużo, na tyle, na ile pozwala mi czas i możliwości. W większości właśnie w terenie i po terenach podmiejskich. Trochę go zmodyfikowałem, właśnie wyposażyłem go w amortyzator podsiodłowy, bardzo wydajny, on ma bardzo duży skok, w związku z czym wszystkie nierówności terenu wyłapuje bardzo, bardzo dokładnie. Jest regulowany, w związku z czym dla każdego, kto sobie dopasuje czułość tego amortyzatora, jazda w terenie staje się po prostu przyjemnością. Amortyzator przedni eliminuje większość nierówności w terenie. Poprzez zablokowanie tego amortyzatora mogę w tym momencie bardzo dobrze jeździć po twardym terenie, czyli w terenie miejskim. Jest to rower dobrze wyposażony, wysokiej klasy przerzutki umożliwiają jazdę w każdym terenie. W związku z czym no, zawsze jest obawa o to, żeby ten rower po prostu nie zginął. Więc poza zabezpieczeniami mechanicznymi, które wszyscy zapewne znamy, wyposażyłem ten rower w bardzo fajne urządzenie, a mianowicie w alarm rowerowy. W tym momencie rower jest zabezpieczony i przy każdej próbie podejścia do tego roweru on po prostu... W tym momencie rower jest praktycznie nie do wzięcia. Alarm nic nie blokuje, on jest czuły na drgania. W związku z czym po włączeniu tego alarmu zmiana pozycji lub jakiekolwiek drganie powoduje to, że alarm się wzbudza. Jeżeli ja ten rower przypnę jakimkolwiek, nawet najsłabszym zabezpieczeniem, to w momencie manipulacji przy tym zabezpieczeniu alarm już się włącza. Bez pilota nie można tego alarmu wyłączyć. To jest 120 dB, w związku z czym słychać go naprawdę z daleka. I nie było jeszcze próby kradzieży tego roweru i całe szczęście. Natomiast złodziej na pewno by zwracał na siebie uwagę. I dlatego myślę, że to jest jedno z lepszych zabezpieczeń właśnie poza tymi wszystkimi zabezpieczeniami mechanicznymi. Rower jest po prostu wyśmienity, bardzo poprawia kondycję, daje bardzo dużo satysfakcji, no i co najważniejsze jest ekologiczny. Może w przyszłym sezonie spróbuję wystartować w jakimś rajdzie MTB. Tutaj na Choszczówce i w okolicach właśnie odbywają się często takie rajdy terenowe. Więc jak już będę miał odpowiednie wyniki i odpowiednią kondycję, to w takim rajdzie zapewne wystąpię. Widzieliście mój rower, to teraz zachęcam Was do tego, żebyście pokazali swoje rowery, może opowiedzieli swoją historię i zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak aktywnie spędzać czas, nie siedzieć przed ekranem komputera czy telewizora, tylko po prostu zapraszam wszystkich do lasu.